pierwszy raz jestem tutaj w Lidzbarku Warmińskim. Atmosfera i natura bardzo mi się podoba i robi na mnie ogromne wrażenie jako na artystę. Malowanie plenerowe nie tylko wiąże się z tym określeniem plenery malarskie, ale malując w tak uroczych miejscach atmosfera, architektura, połączenie terenu, połączenie zieleni z architekturą, z zabytkami, tworzy pełną emocjonalną taką fakturę, którą nie da się, mi się wydaje, moim zdaniem, odtworzyć nie wychodząc na ten plener. To malowanie plenerowe, to przebywanie w środowisku, które emocjonalnie oddziałuje na mnie maksymalnie, staram się uchwycić i staram się tą emocję zafiksować w swojej pracy. Piękny promyk światła, który nagle pojawi się na jakimś muru, tworzenie jakiejś sylwetki naprzeciwko słońca. To wszystko powoduje to, że człowiek może chodzić dziesiątki lat, a czasem całe życie i nie zauważyć, jak ktoś przyjedzie i nagle w swojej pracy takiej artystycznej jako twórca pokaże piękno tego zakątka czy tego fragmenta. Tak wygląda życie. Centrum Edukacji Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie to instytucja samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Bardzo cieszy mnie fakt, że samorząd wspiera kulturę. Stąd dziś gościmy artystów z całej Polski, z Warszawy, z Kazimierza nad Wisłą czy z Reszla. Pierwszy warmiński plener to nic innego jak kontynuacja wspaniałej tradycji plenerowej, takiej jak plener Grunwald Art, również finansowanej przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Cieszymy się, że plener po raz pierwszy odbywa się w cudownym miasteczku Lidzbarku Warmińskim. To są wspaniałe inspiracje dla artystów. No, Lidzbark jest luksusowy. To trzeba powiedzieć, że poprzez hotel jest jednym z ładniejszych zamków. No, ma zbiory ciekawe, poza tym architektonicznie jest, myślę, że no, najwspanialszy. Mam tylko kilka motywów. Maluję listy, koperty i świece. I to jest właściwie temat natrętny, który od skończenia studiów jakby zdominował moją twórczość. I nawet jeżeli chcę zerwać tym tematem, to i tak on się wciska, że tak powiem, do mojego mózgu i ja muszę odpowiedzieć, palę świecę malując, zapalam świecę i jakby piszę list, daję kopertę, która się uchyla, odchyla, jest tajemnica w tej kopercie, jest zawsze jakaś wiadomość, dobra, zła, tajemnicza. No i to mnie trzyma, jakby cały czas zmusza mnie. Jest jakiś imperatyw wewnętrzny, który mnie zmusza do malowania. Jestem graficzką, chociaż wywodzę się z fotografii. Analogowej na początku, potem cyfrowej. Jakby przyszedł taki moment wyczerpania i może zniecierpliwienia też pracą przy komputerze i zapragnęłam wrócić do takiej techniki analogowej. Zaczęłam przenosić właśnie zdjęcia cyfrowe, takie mocno rozpikselowane, właśnie w taką tradycyjną i pierwszą metodą powielania obrazu, czyli właśnie drzeworytu. Mam matrycę, na którą nakładam tusz, potem na ten tusz nakładam papier. I rysuję, można powiedzieć, na rewersie papieru, rysuję obraz, który chcę, żeby potem zaistniał na tej pracy. Musi przyjść jakaś inspiracja, jakiś temat,
I tak jak na przykład tutaj w Lidzbarku, w związku z tym, że jest rok kopernikowski i prawdopodobnie Mikołaj Kopernik również tutaj napisał swoje najsłynniejsze dzieło, postanowiłam poruszyć ten temat Kopernika, a też moim takim wieloletnią fascynacją jest renesans i przede wszystkim Albrecht Dürer, z którego pracami pracowałam ostatnią dekadę i postanowiłam w moich pracach, które teraz tutaj robię, spotkać Kopernika z Albrechtem Dürerem. W gronie 10 uczestników pleneru mamy i grafików, mamy rzeźbiarzy, mamy ludzi, którzy uprawiają malarstwo i nawzajem, ja tak uważam, że wzbogacamy siebie. Atmosfera jest tak rodzinna i tak przyjazna. Ciągle ktoś coś wyrzuca ciekawego, nowego z siebie i to jest mobilizujące. Każdy pobyt z innymi artystami od razu mobilizuje, nakręca, zachęca do twórczości. Pierwszy plener warmiński. Hotel Krasicki w Lidzbarku Warmińskim. Okazuje się, że to wspaniałe miejsce do twórczej pracy. Mieliśmy tu fantastyczne warunki do twórczej pracy, do, co ważne, spotkania, bo w dzisiejszym świecie medialnym, świecie mediów, takie właśnie spotkanie z drugim człowiekiem to niezwykła wartość. Powstało bardzo wiele, bardzo różnorodnych, ciekawych prac. 10 znakomitych artystów, 10 zupełnie różnych postaw artystycznych. I faktycznie lektura wystawy pozwala zauważyć, że nie da się jednego artysty z drugim artystą w żaden sposób pomylić.